Cześć, witam w kolejnym odcinku Wodnika Szuwarka. Dzisiaj tematem przewodnim będzie feeder. Co się to dzieje? Jak mówiłem, mówimy dzisiaj na feeder. Ja w dniu wczorajszym, korzystając z echosondy, wytypowałem tutaj na wodzie miejscówkę. Co prawda ja to jezioro znam, no ale skoro miałem możliwość skorzystania z echosondy, to się lepiej tutaj tej wodzie przyjrzałem. Więc spójrzcie, jak to wyglądało. Jutro od rana zamierzam połowić na feeder. Teraz mam chwilę czasu, to spróbuję sobie ogarnąć miejscówkę. Generalnie to miejsce znam. Wędkowałem już tutaj dwa razy, ale nie miałem wtedy możliwości skorzystać z echosondy. Taki nieduży spad. To dno notuję tutaj bliżej jest około 4 metrów, tam kawałek dalej do 6,5. Taka słaba echosonda, ona nie pokazuje roślinności, tylko dno i jego ukształtowanie, w sensie głębokości i temperatury. To jest praktycznie wszystko. Generalnie obiorę sobie azymut na skraj tej wyspy. Będę łowił na około 6 metrach. Te echo traci zasięg czasami. No a tu jest 5, 9, 6 metrów. Klipsujemy. I tyle. Potem, korzystając z dobrodziejstw techniki, w to samo miejsce wrzuciłem kamerę podwodną. Z racji tej, że ta echosonda jest dość taka słaba. Nie ma możliwości. Jest możliwość weryfikacji dna, ale nie widzi roślinności. Korzystając z tego też, że mam Water Wolfa, wrzuciłem go w to samo miejsce i zobaczyłem, jak ta wytypowana miejscówka wygląda pod wodą, czy tam są jakieś ryby. Też to zobaczcie.
tyle. Na dzisiaj przystępujemy do łowienia. Plan był ambitny, że wstanę o 4. Niestety przegrałem z lenistwem. Jest 10, pełne słońce. To chyba po mnie dobrze widać. Krótko o tym, na co będę łowił. Zanęta fiderowa firmy Lorpio. Dopalę ją karmelem, też tej samej firmy. Butelkę plastikową doleję wody, wymieszam. Duża ilość kukurydzy. No i trochę lepszej jakości kukurydza na haki. To praktycznie wszystko. Jeżeli chodzi o zestaw, koszyk zanętowy, skrętka, długi przypon. Zresztą może inaczej. Pokażę Wam teraz na filmie, jak taki zestaw fiderowy wykonuję. Spójrzcie. Pokażę Wam teraz, jak robię mój fiderowy zestaw. Jak kogoś to nie interesuje, to sobie przewinie. Na początek biorę krętlik z zagrawką. Krętlik przekładam przez żyłkę główną. Na żyłce głównej robię skrętkę. Wam pokazuję, jak to się robi. Łapiemy dwa końce żyłki i skręcamy. No, jeszcze raz. Ok, jest dobrze. Teraz na końcu skrętki robimy węzeł. Zwykły, pojedynczy. I kawałek dalej, jeszcze jeden. Zbędny kawałek żyłki obcinamy. I tyle. Tutaj na agrafkę zakładamy koszyk. A w to miejsce, pomiędzy jednym węzłem a drugim, montujemy przypon. Przy czym ten przypon musi być dużo dłuższy niż ta odległość między początkiem przyponu a koszykiem, bo będzie to, jeżeli będzie krótszy, to będzie nam to się często plątało. Ja generalnie przy fiderze stosuję bardzo długie przypony, więc on będzie gdzieś miał grubo ponad metr. Jeżeli nie będzie brań, to będę go wtedy skracał. Pokażę Wam teraz, jak robię przypon. Używam tylko haczyków z oczkiem. Jeżeli chodzi o te małe rozmiary do fidera, to tylko firmy Drenan. Żyłkę mam taką, no nie jest dedykowana do przyponów, ale jest to dobra firma japońska. Rozmiar 0,16. Pokażę tu na tle tego pudełka czarnego, będzie lepiej widać. W pierwszej kolejności przekładamy żyłkę przez oczko. Następnie montujemy push stopa, też firmy Drenan.
taka dziurka, przez którą przy odrobinie szczęścia przykładamy żyłkę. Ona musi być trochę dłuższa, zaraz powiem wam dlaczego. I zwykły węzeł na samym końcu, jak najbliżej już stopa. Okay. Generalnie moglibyśmy tak zostawić i włos zrobić z jednej żyłki, ale doświadczenie uczy, że ta żyłka się wtedy szybko mechaci i ten przypon trzeba zmieniać. Czyli ja stosuję również skrętkę. Drugą część żyłki też sobie możemy przełożyć tutaj przez oczko. Nie jest to konieczne, ale ja przykładam. To łowił na pojedynczą kukurydzę, więc tej wielkości włos powinien wystarczyć. Tą część luźną skracamy, a tu robimy, wiążemy haczyk za pomocą węzła bez węzła. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Wystarczy. To jest koniec żyłki. Przekładamy jeszcze raz przez oczko haczyka i zaciągamy. Kawałek moglibyśmy się bawić i go spróbować zapalniczką stopić, ale nie przy takich średnicach małych, przy takich małych rybach, jakie będę łowił, to się nie trzeba z tym bawić. Tyle. Wygląda. Przekładamy przez środek, następnie nasz haczyk z włosem przez pętelkę. Zaciągamy i tyle. Zestaw gotowy. Zajęło to krótką chwilę. Koszyk, krętlik z zagrawką, skrętka, jeden węzeł, drugi, pomiędzy nimi przypon z takim niewielkim haczykiem, kurz stopem, z włos, to nie ten, zacięcie. I tyle. Mam nadzieję, że was to zbytnio nie zanudziło. Teraz przystępuję do mieszania zanęty i wędkowania. Teraz ten normalny koszyk podmieniłem na taki duży do nęcenia. Wczoraj już sobie, jak widzieliście, ubrałem miejscówę. Żyłkę mam na klipsie, więc towar będzie szedł w to samo miejsce co wczoraj. Ja już też dużo go nie będę dawał, bo wczoraj przy okazji nagrywania kamerą podwodną wrzuciłem do wody no, ponad 2 kg kukurydzy. Trzy koszyki i łowimy. Idealnie. Żyłka zblokowała się na klipsie. Czekamy, aż koszyk opadnie. Energicznie wytrząsamy i zwijamy.
A jeszcze jedną ważną rzecz wam powiem odnośnie tego zestawu, dlaczego tutaj musi być żyłka na klipsie. Jeżeli byśmy ją swobodnie wrzucali zestaw, nie wiem czy to widać tu na tle wody, no to on by sobie tam byle jak spadł i tak dalej. A jeżeli jest na klipsie, żyłka się zablokuje, na siłą ciężkości będzie się prostować i o, i tak ładnie spadnie, że po prostu przynęta, przypon i żyłka główna będą naprężone i będzie nam dobrze, będą dobrze widoczne brania. To jest taki warunek dobrego łowienia na taki zestaw. Pierwsza. Nie do końca selektywne są dwie kukurydzy. Ale ładna płoć, piękna płoć. Delikatnie biorą te płotki.
No nie taka płotka, to już płoć. Dzięki temu, że jest klips, cały czas ten towar idzie w to samo miejsce i utrzymuje te ryby. O, już jest branie. O! W toni, czyli ta ryba też chodzi. Nawet koszyk nie doszedł do dna. Wariatka. O, ładna ryba. Ładna płoć. Spadniesz czy nie? Nie. O, ładna płoć. Bardzo ładna płoć. Klips. Czekamy aż opadnie. Jak nie będzie brania. Szczytówka się wyprostowała, znaczy koszyk jest na dnie. Lekko naciągamy i czekamy na branie. No, jakaś fajna ta płoć chyba. Nie, myślałem. Widzieliście, na tym filmie było sporo leszcza, takiego dość małego i on w ogóle nie... Nie brał. Znaczy nie bierze dzisiaj. Tylko te płocie. Też fajne. Wam się haczyk ryba połknie głęboko, to nie bawcie się z wyrywaniem, tylko od tego jest ten przyrząd, żeby o tak bezboleśnie to zrobić. No jest taki maluszek. Ale ładnie ubarwiona. O! Papa. Ślibak żadnego zainteresowania na lewej wędce nie wzbudza. Ale niech sobie ta wędka stoi, bo ja i tak bym dwóch nie ogarnął. No weź tu usiądź, piwo wypij. Ale ten zestaw, który wam pokazałem, jest bardzo czujny. Te ryby tak delikatnie biorą, wszystko widać. Wszystko widać. Nawet takie mniejsze ryby, zobaczcie. Jest ok. Nie wiem, czy to widać, ale jaskółka goni dziadygę kormorana. No i go przegoniła. Wariatka. No jest. Ładna ryba. Ładna, bo większa od tych, co do tych. No.
ale jaja. Pokoń na kukurydzę. Ładny, nie?